Późna zmiana. A proszę bardzo. Proszę państwa, niby późna zmiana, chłopi... Ej, on jeszcze nie dojechał jak coś. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Car for Sale Simulator 2023. Mamy ponad 5 milionów kaski do wydania i dzisiaj zobaczymy tak naprawdę, co mi gra przyniesie, ponieważ gra dostała sporo aktualizacji i sam jestem ciekaw, co nowego tutaj wprowadzili. Ja na pewno... Chciałbym przede wszystkim zmienić kolor w tym samochodzie. Niech będzie, jest to strata trochę 25 tysięcy może. Aczkolwiek jest to coś, co robię bardziej właśnie już dla siebie niż dla gry tutaj. A samochody mamy naprawdę niczego sobie, jak widać. Oczywiście na początku odcinka chciałbym tylko dorzucić informację, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie śmiało łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Słyszałem w ogóle, że dzisiaj jeszcze, czyli macie wtorek 2 kwietnia, że to jest dzień wolny. Możecie dać mi właśnie znać, czy jeszcze jest wolne, czy w ogóle ktoś sobie zrobił na przykład coś w stylu, wiecie, takiego dłuższego wolnego, czy na przykład, nie wiem, jak ktoś pracuje, albo po prostu rodzice wasi zrobili jakieś takie giga długie wolne. Bo na dobrą sprawę, jeżeli mielibyście jeszcze wtorek wolny przecież, to tam środa, czwartek, piątek, to czasem, wiecie, niektórzy byli w stanie faktycznie sobie wziąć urlop jakiś dodatkowy, na takie dodatkowe dni i po prostu wtedy gdzieś wyjechać, nie? Dalej. Szczególnie, że teraz taka pogoda się zrobiła. Powiem wam, że dzisiaj jakby zazwyczaj pomiędzy zimą a latem w okresie takim wiosennym następuje stopniowe jakby chodzenie, wiecie, że tak w zimie sobie chodzimy ubrani bardzo mocno, bo jest zimno, milion rzeczy poubieranych na sobie. Później człowiek idzie i ubiera sobie jakąś tam bluzę tylko i długie spodnie. Później powoli gdzieś tam wkracza właśnie w jakieś takie krótsze... kurczę, ale te koła latają, mam wrażenie. W jakieś krótsze spodenki czy koszulki. A tutaj po prostu powiem wam, że z dnia na dzień tak naprawdę wczoraj jeszcze byłem bardziej ubrany, czy tam dwa razy dosłownie w bluzie byłem tylko na ten moment, a dzisiaj już krótkie spodnie, krótka koszulka, po prostu jak w lecie. Wiecie, to jest koniec marca czy początek tak naprawdę kwietnia, a tutaj nagle taka temperatura, że po prostu... No aż głupio nie wykorzystać, nie? Czegoś takiego. Także możecie właśnie dać znać, jak tam u was, ale tu było chyba... O Jezu, ponad 20 stopni. Także no naprawdę, to takie lato fest, powiem wam. To takie oczywiście nie na najcieplejsze, ale no lato po prostu już. Dobra, aukcja jest otwarta od 1 p.m. A pierwsza p.m. powiem wam, że to będzie dosłownie za moment. I teraz zastanawiam się, jak to zrobimy. Fajnie byłoby na aukcję wpaść, wydać trochę pieniędzy. Aukcja jest takim miejscem, gdzie faktycznie mam dużą szansę na zgarnięcie jakiegoś drogiego samochodu. Aczkolwiek w tym momencie ja sobie dałem chyba takie założenie, taki cel, żeby kupować tylko faktycznie drogie samochody. Brać, dobra, kupiłem bilet codzienny, sprawdzam, co to za samochód, to jakieś gówno. To tego nie kupujemy, nawet dla expa, nie? To mi się nie opłaca, na przykład takiego samochodu nawet brać. To jest dla mnie bez sensu, niech sobie licytują, a ja sobie zobaczę, czy tutaj coś jest, jakiś, nie wiem, można podejrzeć jakiś samochód, kurczę, bo powiem wam, że to była dobra opcja, gdy mógł podejrzeć tam z tyłu, jaki samochód będzie. Na przykład Dodge River, Mazda, ej, a gdzie jest ten samochód taki, który był najrzadszy w grze? Ja go wykupiłem, czy po prostu coś się zmieniło? Bo wydaje mi się, że dużo, tak jak wspominałem, było dużo zmian w tej grze. Przy czym nie wiem, czy wszystkie na lepsze. Mam wrażenie, całe menu się zmieniło na pewno. O, dobra, ten samochód mógłbym kupić. To należy do samochodów, które są na mojej liście. Porsche do kupienia. Więc jeżeli chodzi o samochodzik taki, który się teraz nam wyświetlił, to ja go bardzo chętnie wezmę. No to za jakieś grosze dosłownie kupię, za tę resztkę po 5 milionach, która mi została. Dobra, okej, okay. Aktualna wartość, dobra, 160 tysięcy, 168, 170, zbliżamy się do końca wartości tego samochodu. Okej, okay. Aktualna wartość, 187, 189, no... Dobra, 194, 70 tysięcy więcej.
Ten samochód ogólnie byłby dobrym, nie? Ten Mercedes Coupé. Aczkolwiek jego chyba nie będę brał. Biorę raczej samochody powyżej 100 tysięcy wartości. Aczkolwiek wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że tego bym sprzedał za 100 na pewno. Już widzę, że za 100 bym sprzedał. Mniej więcej zawsze sobie taki liczę, biorę przelicznik razy 2, nie? Wartość. Ja bym go mógł sprzedać za ponad 100, ale ja już nie chcę takich samochodów. Na razie raczej idę w te takie sportowe, lepsze samochody. Zobaczymy też, bo chciałbym porobić jakieś może wyścigi drag, czy coś w ten deseń też, nie? Dobra, ten samochód mnie kompletnie nie obchodzi, więc możemy się wracać już. To Porsche to jest całkiem okej, całkiem okej sprawa. Samochody na razie, wiecie, chciałbym właśnie poulepszać, ale chciałbym brać udział w wyścigach po prostu, tych drag race, bo teraz pojawiły się po prostu takie statystyki, które można sobie podejrzeć. I w tych statystykach, proszę państwa, niesamowita sytuacja. Wyskoczyło, że ja wygrałem chyba tylko jeden wyścig do tej pory. I to mnie przeraża wręcz, bo zastanawia mnie tak naprawdę, co powinienem zrobić, żeby wygrywać wyścigi. Przecież ja to BMW, które macie tutaj na moim podjeździe, przecież to BMW jest tutaj dlatego. O, widzicie? Patrzcie, jak się buguje ten kolor. Dopiero się pojawił kolor teraz. Przecież ja to BMW kupiłem po to, żeby to wyścigi wygrywało, nie? A nawet nie wiem, czy to wygrało koniec końców jakiś wyścig, czy nie. Dobra, czekajcie, tym się strasznie ciężko zatrzymać tam, gdzie ja chcę. A chciałbym tylko tak minimalnie do tyłu podjechać. Dobra, jest. No i teraz co? Teraz to Porsche powinienem sobie zgarnąć. Jeszcze wyczyścić i powiem wam, że tak. Mógłbym się spróbować tym Porsche w wyścigu. Mógłbym się spróbować tą Audicą też. Audica powinna być w teorii mocna. Zastanawiam się, który... O, Gym Simulator, ty. Trzeba będzie sprawdzić. Zastanawiam mnie właśnie, który samochód byłby najlepszy do tego typu jazdy. Oj, tym zarzuca jakby pod drifta był zrobiony, nie? Powiem wam. Zarzuca go fest. Ej, to Porsche mam wrażenie, że wygląda trochę lepiej. Ogólnie wydaje mi się, że jest troszeczkę lepszy model jazdy. Tak dosłownie wiecie, minimalnie. Ale nie wiem, czy to jest fakt, czy po prostu mi się wydaje, nie? Tylko i wyłącznie. Ale takie poczucie mam lekkie, jakby się troszeczkę inaczej jeździło. Jeżeli ktoś wie, to możecie śmiało dać znać właśnie, jeżeli wiecie o innych rzeczach, które mogły się zmienić jakby. To bardzo chętnie posłuchałbym waszych porad na ten temat i waszych informacji. A jeżeli byście chcieli w ogóle jakiś odcinek z BeamNG Drive, to dzisiaj prawdopodobnie pojawi się na kanale Dehogaty odcinek z BeamNG Drive. Myślałem właśnie, co by BeamNG Drive może ponagrywać jakieś z powrotem na tamten kanał. Ale też dajcie właśnie znać, o, to jest kolejna rzecz, którą bym was poprosił. Jakie gry chcielibyście tutaj widzieć? Czy mogłyby być jakieś symulatory? Może właśnie coś jak Supermarket Simulator? Coś takiego? Bo wiecie, Roblox to swoją drogą. Robloxa nikt wam nie ukradnie. Roblox jest tutaj oczywiście mile widziany. Jest tutaj, o Jezu, tablica to od razu do wymiany. Oczywiście, że jest tutaj ten Roblox brany pod uwagę, on cały czas jest, tylko wiecie, chciałbym go jakby przecinać czymś innym po prostu, nie? Żeby tylko nie siedzieć w Robloxie, tylko po prostu robić też jakieś inne rzeczy. I zastanawia mnie właśnie, co dokładnie moglibyście chcieć zobaczyć na takim kanale. Dobra, jakiś ładny kolor trzeba. A może taki czerwoniutki, bo wiecie, słyszałem, że jest szybki. Że jak się wybierze kolor czerwony, to samochód jest dwa razy szybszy wtedy. Ale nie wiem, czy to prawda, nie? To dobrze, żeby ktoś dał znać, czy faktycznie tak jest. Dobra, może jakieś zdjęcie zrobimy przy okazji. Może jakaś foteczka. Dobra, zapisz. To jedna fotka wystarczy chyba. Akurat, nie, bardzo, bardzo ładnie wyszło to zdjęcie, podoba mi się. Dobra, w ogóle to Porsche mam wrażenie, że lepiej wygląda, faktycznie. Dobra, jadę tym Porsche i liczę na to, że... Ej, nie, faktycznie, inaczej się jeździ teraz. Nawet kamera lepiej chyba działa podczas jazdy. Widzicie, tak oddala nam kamerę, im szybciej jedziemy. No i nie wywala aż tak mocno tego samochodu. Dobra, tu jakieś gówno samochody są. Ja po prostu muszę z nimi powygrywać w wyścigach. Siema typie.
Wyścig lotnisko, wyścig, okej, okay. Twój zakład zostanie utracony w przypadku wychodzenia z wyścigu. Jasne, nie ma problemu, zakład o 188 dolarów. Ja wiedziałem, że można się założyć o samochód w tej grze, ale nie mam pojęcia jak. Okej, okay, dobra, ja sobie muszę przypomnieć najpierw w ogóle jak się ścigało. Bo nie pamiętam, bo tu trzeba będzie chyba samemu biegi zmieniać, nie? Którymi klawiszami to się robiło? Dobra, siema, siema. Start, stop i shift, wyższy bieg, kontrol, niższy, alt, Jezus Maria, strasznie złe przyciski, powiem wam. Strasznie złe są te przyciski. Ja powinienem co, zrzucić teraz na luz? 3, 2, 1. Dobra. Dobra, późna zmiana, późna zmiana. Późna zmiana. A proszę bardzo. Proszę państwa, niby późna zmiana, chłopi. Ej, on jeszcze nie dojechał jak coś. I on się chciał ze mną ścigać, no proszę was. Całkowita wygrana. Gość czas 19.1, prędkość 60, ja 114 chyba mil na godzinę, bez kitu. Wróć do miasta. Dobra, jeden pokonany, nabijamy statystyki lepsze tak naprawdę w tym momencie. Jestem tutaj tylko po statystyki. Mam teraz, mam tak naprawdę dowolny wybór, jeżeli chodzi o samochodnie, ja mogę wszystko. Dobra, ten gość, większy zakład, czy ja mogę jakiś większy zakład jeszcze postawić? Czy coś takiego? Fajnie by było. On ma ABS i ESP, i to mu nic nie da kompletnie, zapewne. Ja mogę startować drugi w takiej sytuacji w ogóle, nie? To mi kompletnie chyba nie przeszkadza, żeby startować jako ten drugi. O kurczę, ale tutaj jest kamera. No, czasem te refleksy są takie niedobre w tej grze. Kolory też. Troszeczkę, dobra. Ja mogę tutaj stanąć, naprawdę. 3, 2, 1. Najlepsza zmiana. A, bo to jest tutaj, dobra. Ja patrzyłem na nitro i myślałem, że to są chyba obroty, w ogóle ja... Ej, ty, bez skitu. Mi się chyba obroty z nitro pomyliły, albo coś. Ja w ogóle strasznie zmieniałem tam biegi, faktycznie. Patrzcie, on dalej jedzie, on dalej jedzie. Pobiliśmy swój czas, 9,4, teraz prędkość 116, ale faktycznie 192 km na sekundę? Co? Km na S jest, patrzcie, jak kilometry na sekundę, o co chodzi? Co jest? 100 km na sekundę jechałem, no, no jasne, że tak, tak było. Taki przelicznik, bardzo mi pasuje. Dobra, z drugim ziutkiem wygrałem. To co teraz? Jeszcze trzeci został jakiś na wyścig. A ty zmienił się, ziomuś. Audi S4, ABS, ESP, 262. Ja się ścigam dzisiaj z każdym, kto po prostu podejmie wyzwanie. Ja nabijam statystyki najzwyczajniej w świecie. Na plus, może wiecie, może coś dostanę. Jur Adhere. Ciekawe, czy mógłbym zrobić reklamę swojego kanału. czy coś takiego. To było całkiem niezłe. Dobra, start silnika. Podjeżdżam sobie tutaj do linii. Jakbym jeszcze mógł klawisze zmienić, to byłoby super. No dobra, ja już tu czekam. Rozgrzewam. Dobra, pyk, pyk. Już nie mam nitro. Nawet nie wiem, czy pobiliśmy czas, czy nie. Czy będzie lepsza prędkość. No kolejny po prostu, no patrz jak on wolno jedzie. Ty, ja bym dwa razy ukończył ten wyścig. Ej, faktycznie ja bym dwa razy ukończył wyścig. On raz dojechał. 9,3, pobiliśmy rekord, aczkolwiek prędkość mieliśmy mniejszą. Także to widzicie, proszę państwa, tak to właśnie działa. Wiecie co, ja bym zagrał sobie w tego pokerka w Red Barze, ale ja mam dziwne wrażenie, że nie można grać w pokerka. Chociaż kurczę, no nie wiem. Nie wiem, czy można grać na YouTubie w Polsce w pokerka. To przecież gra komputerowa, nie? To może można. Dobra, no i co, wygrałem ze wszystkimi i Gucio, i można odjeżdżać chyba, na to wychodzi. Dobra, w którą stronę? Pojedziemy sobie teraz w tę stronę.
Zobaczymy, może coś zmienili w tym barze jeszcze. Powiem wam, że to Porsche całkiem teraz ładnie chodzi, ładnie wygląda też. Siemano, ja do baru przyszedłem. Siemano, widzicie mój samochód? Biedaki, kurcze, nie macie takich nawet. Czarny rynek. Posiadane, sprzedaj części. Co to jest za 500? Mogę kupić. Sprzedaj części. Ty, a skąd ja mam te rzeczy w ogóle? 961 za to wszystko. Wkrótce jakieś złomowisko będzie. O, to już mi się bardziej podoba. Używany do zdobycia złomu na złomowisku. Ej, młotek mam, faktycznie. Kup piwko. Nie, 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 ja zero alkoholu. Nie polecam takich rzeczy. No tutaj grają, no kurde, co? O, tu w 21? W blackjacka? No dobra, jedną partię, żeby osiągnięcie dostać. Dobra, 500. O Jezu, co to jest? Basla. Dobra, 3. I król, to jest 13. Dociągam jeszcze kartę. Do 13, 16, dociągam. No, aj, dobra, przegrałem. Okej, okay, pierwsze dobra, za drugim razem siądzie, na pewno. 500, dawaj. 6. O Jezu, on ma, nie chce uzyskać ubezpieczenia. Dobieram, as, as, 7, kurczę, 15 biorę. Ja pierdziel, on miał dobre, dobre miał. Dobra, tam dwa razy może nie wyjść, nie? Dwa razy może nie wyjść, na spokojnie. To wygląda gaz w ogóle, 16, ja pierdziele. No właśnie, to się nie dobiera na 16. Najgorzej, on ma 18, cały czas ma lepsze karty. Trzeba byłoby zacząć liczyć, jakie ma karty, ile już było. Czwórka, czwórka, ósemka to na pewno dobieramy. 18, zostaje, 10, 9, ja pierdzie, ustawione. To jest ustawione, powiem wam, 100% ustawione. Na 8, no na 20 to mnie, chłopie, podwojenie robię. O Jezu, jak się da podwojenie, to jeszcze kartę dobieram. Myślałem, że mogę podwoić i ten, i nie mam, no teraz bym wygrał. Teraz to mój błąd, nie wiedziałem, jak to działa dokładnie. Dobra, jeszcze raz, 12, no biorę. Teraz powinienem podwojenie dać. Dobra, stoję na 17. Ja pierdykam, dobra, jeszcze raz. Teraz na pewno wygram, teraz się uda. 9, 14, dobra, biorę, jeszcze raz, dobiorę, ja pierdykam. Co to znaczy? Maczuga, a blackjack po prostu, 21 miał. Dobra, jeszcze raz, czwórka. Teraz podwojenie robię. Jakim cudem? I akurat nie mi taka karta wyskoczyła, a jemu taka. To jest ustawione fest, powiem wam. 17. Czekam. No teraz przecież jemu... No niemożliwe jest, ty, niemożliwe jest, żeby draw jest w ogóle rysować. Niemożliwe, żeby jemu się dobrały takie karty nagle. Przynajmniej jeden remis udało, muszę wygrać w końcu. Dobra, stoję na 18. Tutaj, o, w końcu. Dobra, wygrałem raz, dobra, jeszcze raz wygram, mówię wam. Dobra karta, o kurczę, 14, trzeba dobrać. I patrzcie, każda moja dobrana karta to jest ponad punkty. On jak dobiera, to dobiera takie idealne karty pod siebie. Ciekawe, czy można liczyć tutaj karty, czy można było wyliczyć. Podwojenie. Let's go. Mam 19. Dobra, wygrałem. 2000. Odrobiłem, proszę państwa. Wychodzimy ze stołu. Wychodzimy ze stołu. Kurde, idę się stąd. Nie gram z wami, oszuści. Oszukują. Nie przychodźcie jak coś tutaj. Gdyby was zapraszali, nie przychodźcie, nie róbcie takich rzeczy, gdzieś tylko przewala pieniądze. Kasyno zawsze wygrywa. Nie ma opcji. Czy gra komputerowa, czy pewnie prawdziwe życie. Nie róbcie sobie tego. Chociaż poker. Poker to byłyby umiejętności. Tutaj jest tylko fart. Uuu, czekajcie. Ale drifcioch. O, jeszcze słup żem skosił. To ja se do domu podjeżdżam Porsche. To Porsche jest więcej wart niż 10 takich kontenerów postawionych pewnie. A, zarobione pieniądze 785. Ciekawe, za co zarobiłem 785 pieniędzy dzisiaj. No, 785 do przodu byłem za tego. No wiecie, jak ja 200 tysięcy dzisiaj wydałem, to tam te 2000 plus minus z tego blackjacka, to tam dużej różnicy nie zrobiło, na pewno.
Aukcja jest dziś otwarta. 02 PM, aukcja do rozpoczęcia. No dobra. Car auction, patrzcie, ale ja ich robię. O Jezu. Ale mi się też kichło przy okazji. No dobra, proszę państwa, chyba powoli. Na dzisiaj sobie będziemy ten odcinek kończyć. Dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym, co powinniśmy robić. Wiecie, teraz ja zdaję sobie sprawę, że nagranie takiego pełnego odcinka będzie bardzo problematyczne z tego powodu, że ja bym chciał zapełnić garaż, w sensie garaż, to miejsce tylko i wyłącznie naprawdę drogimi, fajnymi samochodami. A żeby to robić, to na przykład trzeba będzie x dni tutaj spędzić dosłownie, nie? Żeby coś takiego się udało. Więc zapewne będę musiał ileś dni po prostu szybko przeciągnąć, wiecie, porobić właśnie jakieś aukcje, czy na jakieś inne rzeczy tutaj pochodzić, żeby to wszystko się spełniło. No bo faktycznie, wiecie, no zapełnić kilka samochodów można w jeden dzień kupić, nie? Ale żeby całość zapełnić, to już potrwa latami. Także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.